Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj w podcaście Na Celowniku moim Państwa gościem jest pan dr Witold Sokała. Witam serdecznie, panie doktorze. Kłaniam się panu, kłaniam się naszym słuchaczom. Szanowni Państwo, dr Witold Sokała, obecnie zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, związany z Fundacją POINT, były i obecny też dziennikarz, bo dzisiaj związany z dziennikiem Gazetą Prawną, ponadto menedżer, konsultant, urzędnik państwowy. Mógłbym wymieniać i wymieniać, ale chyba najważniejsze rzeczy, panie doktorze, powiedziałem. Czy coś pominąłem ważnego? Nie, mówiąc szczerze, aż za dużo nie mój życiorys jest najważniejszy, acz no, gdzieś tam z niego wynika, że no jednak coś w życiu robiłem związanego z tą problematyką bezpieczeństwa w różnych rolach i to daje mi jakieś tam w moim cichym poczuciu prawo, żeby się trochę powymądrzać na ten temat. I właśnie do tego pana doktora zaprosiłem. Mówiąc całkowicie poważnie, szanowni państwo, panie doktorze, będziemy dzisiaj rozmawiali szeroko w pewien sposób o Rosji, w ujęciu może bardziej politologicznym, bo spotkało się dzisiaj też dwóch politologów o specjalności bezpieczeństwa, ale jednak politologów. Panie doktorze, zaczynając tak bym powiedział dość spokojnie, ja wiem, że to pytanie może być dziwnie odebrane i przez pana, i przez słuchaczy również, ale no, co z tą Rosją dzisiaj? Jak przygotowywałem się do rozmowy, tak się zastanawiałem i sobie stwierdziłem, nie wiem czy mam rację czy nie, ale wydaje mi się, że chyba tak, historia lubi koła. Historia lubi sinusoidy. Rosjanie nie lubią słabości, nie lubią słabych władców. Czy w ogóle gdzieś na horyzoncie widać jakieś oznaki nadchodzących zmian? Być może jakieś procesy według pana doktora już się rozpoczęły. Czy ten w cudzysłowie rajd grupy Wagnera być może też coś potwierdza, obala, zaprzecza? Może w ogóle nie ma żadnego znaczenia? Jak tak najogólniej pan doktor to widzi? No to od ogółu do szczegółu w takim razie najkrócej. Rosja oczywiście na zakręcie, na bardzo ostrym wirażu. To jest wiraż faktycznie na sinusoidzie, bo jakbyśmy sobie tak na losy Rosji od jej zarania popatrzyli, to jest takie nabieranie siły, zbieranie ziem okolicznych, konsolidowanie władzy, potem coraz śmielsze posługiwanie się tą władzą na zewnątrz przy jednoczesnym gniciu wewnętrznym, bo te pozory zewnętrznej potęgi i to nastawienie na ekspansję realizowaną często metodami militarnymi powoduje, że rosyjscy władcy jakoś tak dziwnie zazwyczaj zaniedbywali reformy wewnętrzne, a nawet jak się trafił jakiś bystry kanclerz albo premier, to zazwyczaj źle kończył, który próbował te grzechy carów nadrobić. No i ten nadmiar wzrostu zewnętrznego powodował w pewnym momencie, często w sytuacji ostrego konfliktu na zewnątrz, powodował wewnętrzną implozję. Potem następowało coś, co się w języku rosyjskim zazwyczaj nazywa smutą, czyli chaos, rzeź wzajemna, bałagan. I w ramach tego bałaganu pojawiał się jakiś nowy, silny człowiek, zazwyczaj taki, na którego nikt jeszcze chwilę wcześniej nie stawiał. Tu nie sięgając już bardzo daleko, to wystarczy sobie przypomnieć historię sprzed nieco ponad 100 lat i zobaczyć, jaką realną mieli siłę bolszewicy jeszcze w roku 1917 i jak byli powszechnie lekceważeni przez wszystkich ówczesnych komentatorów. A tu nagle się okazało, że ich determinacja, dobra organizacja tej niewielkiej grupki plus niebagatelna rzecz, o której się bardzo rzadko dzisiaj wspomina, czyli silne wsparcie wywiadu cesarskich Niemiec, spowodowało, że to oni ostatecznie, a nie znacznie potężniejsze na oko stronnictwa, sięgnęli po władzę. No i pojawia się właśnie taki gracz pozornie znikąd, wygrywa w tym chaosie, zazwyczaj krwawym, i zaczyna od nowa wspinanie się na ten kolejny garb sinusoidy, czyli konsolidacja, porządkowanie, zbieranie ziem na zewnątrz, do kolejnego przesilenia. Dzisiaj po okresie tego wspinania się w erze putinowskiej, a więc powiedzmy od początku naszego stulecia, tych lat 2000, jesteśmy moim zdaniem blisko garbka. To znaczy Rosja zbliżyła się do tego momentu przesilenia,
jak Państwo popatrzą na ten siłą rzeczy uproszczony opis rosyjskiej sinusoidy, to bardzo wiele pasuje tutaj w tym scenariuszu do rzeczy historycznych. Osobiście bardzo często też się odnoszę do tych historii, które miały miejsce właśnie 100 lat temu. Cieszę się, że pan doktor to poruszył. Poniekąd gdzieś tam potwierdza to, o czym myślałem, ale czy nie jest trochę tak, że właśnie ci władcy, nazwijmy ich carami, oni sami twierdzą, że wyciągają wnioski z historii, a ja mam wrażenie, że co innego robią, a co innego mówią. Czy jakby też dzisiaj miał się pan doktor zastanowić, to tym czarnym koniem mogą być tacy ultranacjonaliści, czy kogoś innego ewentualnie by pan doktor widział? Muszę powiedzieć rzecz, której pewnie dziennikarze przypytujący mnie zazwyczaj, czy w ogóle interlokutorzy strasznie nie lubią. Nie wiadomo. Dzisiaj każdy może jeszcze wystąpić w tej roli. I naprawdę prognozowanie tutaj, kto to konkretnie będzie, to jest obarczone, delikatnie mówię, ogromnym ryzykiem błędu. Oczywiście ultranacjonaliści mogą. Są dzisiaj znaczącą grupą i w rosyjskiej elicie władzy, i cieszą się relatywnie dużym poparciem społecznym, na tyle, na ile można wnioskować. Oczywiście nie tylko z badań społecznych, bo one w Rosji są bardzo mało wiarygodne, ale z jakiegoś takiego intuicyjnego nasłuchu tego, co się dzieje w rosyjskim internecie, z rozmów z Rosjanami. To jest grupa, która ma solidne papiery na to, żeby być następną rządzącą Rosją. Ale to wcale tak nie musi być. Ten paradoks rosyjskiej historii, o którym wspominałem, że wjeżdżał jakiś taki gracz, na którego jeszcze chwilę wcześniej zupełnie mało kto stawiał, to jest jakaś nauka i jakaś przestroga. Natomiast wracając do tej poprzedniej myśli, więc tutaj nie przesądzając, kto będzie beneficjentem tego. Kandydatów widać na razie wielu, być może nie znamy jeszcze ostatecznej listy. Natomiast zaniedbałem w poprzedniej odpowiedzi odniesienie się do ważnego pana pytania, które pan postawił na koniec. Czym w tym jest ten tak zwany pucz grupy Wagnera, czy pucz Jewgenija Prigożyna? Jest moim zdaniem sygnałem zbliżania się do górnej części sinusoidy. Absolutnie bym go nie lekceważył. To nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, skądinąd całkiem światli ludzie, że to od taka operetka można się śmiać, machnąć ręką i przejść do porządku dziennego. Nie. To jest bardzo ważny sygnał tego, że w Rosji zbliża się przesilenie. To jest bardzo ważny sygnał tego, że władza osłabła jeszcze całkiem niedawno, analizując sytuację wewnątrz Rosji. I znowu słusznie, wielu mądrych ludzi znających ten kraj mówiło, że Putin nigdy nie był tak silny jak dotychczas. I było w tym sporo prawdy, bo tutaj też może słowo dygresji. Władza Putina przecież przez te 20 parę lat też ewoluowała. On zaczął jako też taki króliczek wyciągnięty z kapelusza, dosyć słaby człowiek, który miał być wierny putinowskiej familii, jelcynowskiej familii, po to, żeby chronić jej interesy. Taki dosyć bezbarwny urzędnik z jakąś tam przeszłością na dosyć niskim szczeblu w KGB. A okazał się sprawnym graczem i od tej roli wyłącznie pewnej pacynki stał się frontmanem, stał się czynnikiem spinającym grupy różnych interesów i sprawnie lawirującym między nimi, a potem okazał się władcą potężnym, władcą, który te różne grupy ścierające się wewnątrz kremlowskiej elity podporządkował sobie w sposób znaczący i stał się w pewnym momencie jedynowładcą Rosji. Dzisiaj to jego jedynowładztwo, wskutek fatalnego błędu, jaki popełnił, napaści na Ukrainę, sypie się w przyspieszonym tempie. Trudno się temu dziwić. Pewnie o mechanizmach tego sypania, o jego powodach, jeżeli będzie pan chciał, to porozmawiamy odrębnie. Natomiast to, co stało się w ramach puczu Wagnera, pokazało nam, że błędy Putina mają konsekwencje. Że on nie jest dzisiaj jedynym władcą, że są w Rosji inni wpływowi ludzie, którzy są w stanie rzucić mu wyzwanie. I to częściowo mowa o Prigożynie, bo to zostanie w mentalności i samych Rosjan, i wielu ważnych partnerów zewnętrznych Rosji, takich jak na przykład Chiny. Okazało się, że ktoś poza kontrolą może rzucić poważne wyzwanie Jelcynowi i spowodować wszystkie perturbacje, które znamy, plus spowodować, że Putin został tak naprawdę w wymiarze medialnym uratowany przez pogardzanego przez siebie Aleksandra Łukaszenkę. To jest jeden czynnik. Ale i on sam w sobie jakby nakręca dalej tę spiralę. To uświadomienie sobie tego przez wielu Rosjan też służy dalszemu osłabieniu władzy Putina. Ale okazało się, że pewnie jest też jakaś grupa, która się Prigożynem posłużyła.
i która była w stanie wyreżyserować ten spektakl, który de facto Putina upokorzył. Dzisiaj Putin poluje na przedstawicieli tych grup. Być może elementem tego polowania są tajemnicze wydarzenia wokół generała Surowikina czy generała Gerasimowa. Ale ja myślę, że to nie oni są najważniejszymi postaciami tej grupy. Ona jest jeszcze głębiej, Putin bardzo stara się pewnie dzisiaj do niej dogrzebać, ale w mojej ocenie te jego próby są skazane na porażkę. On już przegrał. Pytanie tylko, w jakim tempie jego upadek będzie postępował. Kolejne pytanie tak naprawdę miało się tyczyć właśnie Putina, ale wspomniał pan o Surowikinie. Czy mógłby pan tę myśl rozwinąć, bo myślę, że ma pan coś więcej do powiedzenia niż pan powiedział, panie doktorze. Oj, no o Siergieju Surowikinie można by długo z pozycji politologicznej i wojskowej, bo to jest bardzo ciekawa postać w rosyjskich siłach zbrojnych i w rosyjskiej polityce. Pamiętajmy, że on od dawna cieszy się wśród badaczy rosyjskiej sfery bezpieczeństwa opinią człowieka, który jest reprezentantem jakiejś dosyć silnej mafii na styku wojska i polityki, bo on ma wiele kompromitujących dosyć wpadek w swojej karierze, związanych i z najogólniej mówiąc kradzieżą mienia publicznego przez niego samego lub przez podległych mu żołnierzy, co nie jest w Rosji niczym dziwnym, bo to jeszcze za czasów carskich i radzieckich było wiadomo, że jak się jest wyższym oficerem, to żyje się nie ze swojej oficjalnej pensji, tylko z tego, co się uda zahachmęcić i tu się nic w Rosji pod tym względem nie zmieniło. Natomiast Surowikin przekraczał średnią przewidzianą dla jego stopnia, a mimo to nic mu się nie stało. Prosty wniosek, ktoś potężniejszy musiał dobrze go kryć. Po drugie, Surowikin, nawet jak na warunki rosyjskie, zasłynął kilkakrotnie wyjątkową brutalnością. I to zarówno jako dowódca w zielonych garnizonach w głębi Rosji, jak i podczas wojen czeczeńskich, jak i podczas swoich misji zagranicznych, na przykład w Syrii. W związku z tym, to ciesząc się taką opinią krwawego dosyć rzeźnika, w dodatku mocno umocowanego w strukturze politycznej, Surowikin został w pewnym momencie de facto głównodowodzącym operacji w Ukrainie i chyba nie spełnił pokładanych przez kremlowską elitę nadziei, bo ta jego skłonność do bardzo brutalnych rozwiązań, także stricte militarnych, nie spowodowała przełomu na rosyjską korzyść. I teraz ten Surowikin, postać bardzo charakterystyczna, po pierwsze zachowuje się w sposób bardzo niejasny w czasie puczu Prigożyna, bo owszem, wygłasza na samym początku jakieś tam publiczne oświadczenie popierające władzę, ale potem zachowuje bierność, a niewątpliwie miał w swoim ręku jako dowódca instrumenty, które gdyby zechciał, mogły ten pucz skończyć znacznie wcześniej. A potem staje się rzecz jeszcze ciekawsza, mianowicie parę zachodnich mediów, powołując się wprost na informacje wywiadowcze krajów zachodnich, zaczyna sugerować, że Surowikin wiedział wcześniej o tym, co Prigożyn planuje, że w ogóle oni są kumplami. No i następuje kolejny akt dramatu, czyli Surowikin znika. Nie wiemy jeszcze, czy się znajdzie. Na razie słychać pogłoski, ktoś tam oświadczył, że podobno pojechał na urlop, co znaczna część komentatorów nie wierzy bezkrytycznie i bardzo słusznie. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ale możliwa jest taka oto hipoteza, że Putin albo uznał, że Surowikin faktycznie jest ważną postacią spisku przeciwko niemu jakiejś poważnej grupy i postanowił profilaktycznie tegoż Surowikina i dla przykładu ukarać w jakiś sposób. Może nie od razu na gardle, ale przynajmniej poprzez pozbawienie wolności. To by oznaczało, że Putin bardzo serio traktuje tę walkę o odzyskanie swojego imidżu jako krwawego, twardego, zdecydowanego władcy, który to wizerunek został potwornie nadszarpnięty. Ale jest hipoteza druga, taka, że Putin jest już tak spanikowany i puszczają mu nerwy, co też znajduje potwierdzenie w wielu różnych innych elementach, że wali na oślep i wydaje się w dosyć dziecinny sposób podpuszczać zachodnim wywiadom, no bo ta gra też ma liczne analogie w historii. Przecież jakbyśmy pogrzebali w historii operacji dezinformacyjnych różnych pod różnymi szerokościami geograficznymi, to taki numer, że się wystawia jakiegoś generała czy ważnego urzędnika w ten sposób, że się opowiada, że on knuł przeciwko carowi, wiedział wcześniej o knuciu, a car nerwowo caps tego skądinąd być może zupełnie niewinnego i wiernego sobie funkcjonariusza w jakiś sposób odstrzeli. Gdybym był na miejscu szefów zachodnich wywiadów, to oczywiście bym próbował grać w taką grę, bo to nawet jak się nie uda, to trudno, a jak się uda, to efekty są znakomite, no bo wzrasta nieufność, wzrasta szpiegomania po stronie przeciwnika, zaczynają być odstrzeliwani właśnie różni niewinni, a skądinąd całkiem kompetentni ludzie,
Bo też dodajmy, że ten Surowikin przy wszystkich swoich grzechach, o których mówiłem wcześniej, to też zdaje się na tle rosyjskiej generalicji pod względem czysto fachowym wypada jako jeden z lepszych. Więc tak czy inaczej utopienie go w jakiś sposób, czy skompromitowanie, czy przepchnięcie siłą na stronę antyputinowskiej opozycji posłużyłoby i Ukrainie, i CIA, i pośrednio też nam. Także no, strasznie ciekawe rzeczy się dzieją wokół tej postaci. Więc myślę, że warto obserwować, ale warto też z zimną krwią podchodzić do różnych niezweryfikowanych w pierwszej chwili informacji na temat jego losów. Bardzo się cieszę, że pan doktor o tym powiedział, bo właściwie chciałem o to też zapytać, no bo to jakaś pewnie forma gry operacyjnej, a umówmy się, zatrzymaniem takiej osoby myślę, że nie można być zdziwionym, bo było wręcz oczywistym, że Putin, chcąc pokazać jednak swoją siłę, będzie pewne czystki w służbach i to na najwyższych szczeblach pewnie prowadził. No, pojawia się też taki no, dość ciekawy komentarz, chociaż liczba pojedyncza nie jest tu może najlepsza, że Putin tak naprawdę wcale też w służbach, kiedy jeszcze był taki super, mówiąc znowu kolokwialnie, wcale nie był. Ale właśnie do czego tak naprawdę Putin w ogóle dąży? Bo nie chcę straszyć, ale gdzieś mi tam świta w głowie, że być może trochę chce być nowym Neronem. Że on wie, że tak naprawdę już nic nie uzyska, że jest skazany, nazwijmy to na pewne potępienie, nieważne po której stronie znowu tej kurtyny, bo ona ewidentnie stanęła i to bardzo mocno. Czy jego plany być może tego wszystkiego, co się dzieje i to właściwie nawet nie w dniach, a w godzinach, nie mogą wskazywać, że zdarzy się coś naprawdę nieciekawego, no bo jakby zestawić jego ze słowem racjonalność, to ja mam wrażenie coraz częściej, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Tym samym chyba to też potwierdza to, co pan doktor właściwie już wspomniał, że coraz trudniej tak naprawdę o jakiekolwiek prognozy, bo opierając się i próbując jakąkolwiek analizę zrobić, no to staramy się być racjonalni, a po tej drugiej stronie ja mam wrażenie, że jest tego coraz mniej. Należę do tej szkoły prognozowania i w ogóle myślenia o sprawach bezpieczeństwa. Tak mnie moi mistrzowie, nie tylko akademicy, nauczyli i tego się trzymam, że prognozować można, owszem, próbując analizować i ekstrapolować jakieś wielkie trendy społeczne, bo one są dosyć dobrze rozpoznawalne. Nauka ma jakieś użyteczne schematy tutaj, które pozwalają na porządkowanie sobie wiedzy i kuszenie się o tę prognostyczną funkcję analizy. Natomiast bardzo ostrożnie należy się posługiwać albo w ogóle nie tykać prognoz opartych na psychologizowaniu, na rozgryzaniu przez ekran telewizora tak naprawdę stanów psychicznych głównych aktorów, bo tutaj mamy ewidentnie zbyt mało przesłanek, zbyt łatwo ulec jakimś złudzeniom, też często wishful thinking własnemu i tak dalej, i tak dalej. Putin, nawet gdybyśmy się opierali na tomach analiz bardzo mądrych, które napisano w oparciu o bezpośrednie kontakty z nim przez te 20 parę lat, jest jednak generalnie dzisiaj w sytuacji potężnego stresu i ogromnej izolacji od świata zewnętrznego niewątpliwie innym człowiekiem niż tym, którym go postrzegali bezpośredni świadkowie kontaktujący się z nim jeszcze lat temu 5, nie mówiąc o tym, że 15 czy 30. Więc rozmowy o psychice Putina w oparciu o jakieś tam migawki, zafałszowane komunikaty, świadome desinfo i tak dalej, to jest poruszanie się w ciemnym pokoju i szukanie czarnego kota ze świadomością, że być może tego kota w ogóle w nim nie ma. Dlatego ja od psychologii Putina bardzo chciałbym uciec, a jeżeli nawet zrobimy sobie taką pauzę od poważnej rozmowy i spróbujemy się zabawić, to niech to będzie ze świadomością i z tym zastrzeżeniem, że to jest zabawa, że to nie jest poważna analiza bezpieczeństwa. Parę rzeczy możemy tak na pograniczu tych dwóch sfer powiedzieć, no bo pewne mechanizmy też są tu uniwersalne. No niewątpliwie chłop jest zestresowany, niewątpliwie. Rozłazi mu się i jeżeli nie jest całkowitym idiotą, a nie jest, w rękach cały jego plan na życie, bo wracając do tych nawiązań historycznych, to widać było, słychać i czuć przez lata, że on bardzo chce być nowym Piotrem I, Piotrem Wielkim, tym wybitnym wodzem i wybitnym politykiem, który faktycznie Imperium Rosyjskie stworzył i wprowadził do gry europejskiej. Natomiast no, on już chyba dzisiaj wie, mimo też tego, że jest potwornie pewnie dezinformowany przez swoje otoczenie, i że jak to zwykle w takich dworach autorytarnych bywa, no wszyscy ci potakiwacze dookoła i klakierzy starają się złe wiadomości mu opakowywać w jakiś złoty cukierek i osładzać.
No ale chyba nie jest aż tak odcięty od informacji rzetelnej, żeby nie rozumiał, że to mu się wali w gruzy i że on Piotrem I już nie będzie, że on może być w lepszym razie Mikołajem II, a tak naprawdę Leonidem Breżniewem, czyli takim sklerotycznym starcem, który uwikłał swój kraj w awantury zewnętrzne, przegrał w związku z tym szansę na jego rozwój ekonomiczny i cywilizacyjny wewnątrz. I jedyne szczęście Breżniewa w tym wszystkim to było to, że nie dożył ostatecznego upadku. Od czasów Breżniewa świat bardzo przyspieszył, więc Putin ma małe szanse na to, żeby los mu taki prezent dał, żeby nie oglądał skutków tego, co narozrabiał. I tutaj już przechodząc od rozmowy o osobistych poglądach, stanach psychicznych Wowy Władimirowicza do megatrendów i do tego, co możemy w miarę prognozować, no to najkrócej możemy sobie zrobić taką listę. Rosja przegrywa na froncie. Jej porażką jest nawet to, że nie wygrała. I to jest porażką, którą obserwuje cały świat i liczni klienci Rosji na całym świecie. No bo zgodnie z rosyjskimi zapowiedziami i zgodnie z tym, co tuż przed wybuchem wojny mówili przecież całkiem poważni ludzie w pagonach, także u nas, to Rosja powinna łyknąć tę nieszczęsną Ukrainę faktycznie jak nie w 3 dni, to w tydzień. Nie łyknęła, trwa to 1,5 roku i armia rosyjska bierze w ciry. Może się okazać za chwilę, że weźmie jeszcze większe, acz to zależy od wielu, wielu, wielu czynników, o których pewnie nie w tym momencie, żeby nie zaciemniać. Punkt następny, Rosja pada ekonomicznie. Ona padała już za czasów Putina, bo przegapiła swój moment, nie robiła tego, co robią na przykład Saudowie. Czyli póki jeszcze trwał boom na ropę i gaz, to inwestowali ogromne pieniądze w nowe technologie. I dzisiaj i oni, i parę innych konserwatywnych monarchii rejonu Zatoki Perskiej mogą w miarę spokojnie patrzeć w przyszłość, bo one będą gotowe na koniec tego węglowodorowego boomu utrzymującego się przez kilka dekad. Rosja nie. Rosja konsekwentnie, mimo prób pojedynczych, co światlejszych ludzi w rodzaju Germana Grefa kiedyś, trwała jeszcze przed tą wojną w roli, jak bardzo fajnie ogólnie ktoś tam powiedział kiedyś, stacji benzynowej z rakietami balistycznymi. Stacja benzynowa, czyli eksporter ropy, gazu i paru innych prostych surowców, budująca swoją pozycję na wątpliwej, trochę symbolicznej przewadze militarnej nad resztą świata, na możliwość straszenia świata atakiem. Taki podwórkowy bandyta, któremu trzeba od czasu do czasu oddać swoją kanapkę, bo można od niego dostać w łeb. Do momentu, dopóki ktoś nie powie sprawdzam i faktycznie mu się nie postawi i nie zacznie bójki, co zrobiła Ukraina i okazało się, że ten osiłek wcale nie jest taki straszny. Wojna ten proces ekonomicznej i cywilizacyjnej degrengolady Rosji pogłębiła w sposób błyskawiczny, bo sankcje, odcięcie od finansowania, odcięcie od nowoczesnych technologii powoduje, że ta Rosja zwija się w przyspieszonym tempie. To już nie tylko rosyjska zbrojeniówka dzisiaj prawdopodobnie ogranicza podaż rakiet na rzecz armii nowoczesnych, bo brakuje do nich paru komponentów, które pozyskiwano z Zachodu, ale samochody rosyjskie, o czym też się u nas mało mówiło, nowo produkowane, nagle mają obniżone wymagania techniczne, już nie muszą mieć ABS-u, napinaczy pasów i tak dalej, bo chipów zabrakło po prostu. To jest strata nie tylko bieżąca ekonomiczna, to są gigantyczne straty, których nie odrobi następne pokolenie. I to, nie wiem, czy to do Putina dociera, ale to są fakty, z którymi trzeba się liczyć. I to jest obraz porażki Rosji, którą ona tak czy inaczej już w tej wojnie poniosła. No więc tutaj wracając do pytania o samego Putina, co on może teraz? Tak naprawdę tylko trzymać się pazurami życia i fotela. Jednego i drugiego, bo w Rosji to jest mocno połączone. Owszem, wbrew temu, co też niektórzy mówią w sposób uproszczony, zdarzały się takie wypadki w Rosji, że ktoś tracił władzę, a nie tracił głowy. Ale tej gwarancji Putin mieć nie może, to znaczy on wysoce prawdopodobne, że on władzę straci razem z życiem. Najbardziej prawdopodobne, że jakaś herbatka mu nie posłuży albo serce wysiądzie, a oczywiście ktoś z jego ochrony i z jego otoczenia będzie za tym stał. W imieniu tej grupy, o której mówiliśmy sobie na początku, która na razie Putina osłabiła, na razie może się nim wygodnie posługiwać, takim osłabionym Putinem, ale przyjdzie prędzej czy później ten moment, kiedy Putin przestanie być użyteczny. Choćby po to, żeby zawrzeć pokój. Pokój, na który wielu wpływowych Rosjan bardzo czeka, bo za dużo tracą na tej wojnie. No i tutaj kółko się zamyka. Wtedy Putin przestanie być potrzebny, za nie może biedak na zdrowiu, pojawi się ktoś nowy. Może to być skrajny turbonacjonalista, ale równie dobrze może to być ktoś, kto tak jak Nawalny na przykład przebiera się dzisiaj za liberała i demokratę, mimo że ten głęboki wielkoruski szowinizm sobie gdzieś tam w nim głęboko przecież tkwi,
ale będzie twarzą na tyle nieskompromitowaną i będzie głosił rzeczy na tyle łatwe do łyknięcia przez Zachód, że będzie można z nim siąść do stołu i negocjować warunki pokoju. Bardzo różne scenariusze przed nami. Panie doktorze, no ja osobiście twierdzę, że sankcje krytykowane w wielu kręgach, że niby nie przynoszą efektu, no twierdzę, że jednak przynoszą, ale nigdy, powiem szczerze, nie interpretowałem sobie w ten sposób, który teraz chyba mogę, że Rosja pada ofiarą globalizacji. To jeden z takich małych pierwszych żartów, bo drugi, żeby nie było trochę za smutno, przypomniał mi się pewien mem. Siedzi przy stole Putin, siedzi Szojgu, no i Szojgu mówi do niego, że ma dla niego dwie informacje, dobrą i złą. No dobra, dawaj dobrą. No, Wagner zajmuje kolejne miasta, a ta zła? Rosyjskie. Dobre. Tak, dobre, dobre, ja tak samo twierdzę. Ale wracając do tej pozycji też właściwie postawy Putina, no też trzeba wziąć pod uwagę, że właśnie to interpretowanie jego zachowań, o czym pan doktor powiedział, zazwyczaj z ekranów telewizora czy komputera, no to ja mam wrażenie, że bardzo często zapomina się o tym, że przecież nie wiemy, która jego wersja akurat właśnie przed kamerą stoi. Ja za chwilę będę chciał wrócić jeszcze do tematu strachu, bo od tej psychologii nie będzie dane nam uciec, ale bardzo ważny wątek, przy którym ja też mam wątpliwości, pan doktor poruszył. Nawalny. Nawalny to jest szansa Zachodu, czy mimo wszystko mniejszy bądź większy koń trojański? Trudno też na razie przesądzać, no bo znowu nie do końca wiemy, możemy się tylko domyślać albo zgadywać, o co tak naprawdę w całej aferze z Nawalnym chodziło. Scenariusze skrajne są takie, że to jest od początku do końca kreacja reżimu putinowskiego, to znaczy on sobie wybrał takiego aktora, który od początku został obsadzony w roli opozycjonisty. Jeżeli kogoś to szokuje, to proszę pamiętać, że w Rosji to jest dosyć normalna praktyka. Taką opozycję w postaci na przykład Partii Liberalno-Demokratycznej Żyrinowskiego sobie Putin hodował. Do takiej samej roli zostali w pewnym momencie sprowadzeni rosyjscy komuniści, więc nic by nie stało na przeszkodzie, żeby ten reżim wyhodował sobie również dyżurnego liberała. Niektórzy liberałowie nie chcieli zagrać tej roli, więc już nie żyją. Natomiast jeden mógł się akurat zgodzić, dostał zgodę na to, żeby gdzieś tutaj delikatnie reżim podszczypywać, a nawet samego Putina, bo to jest kwestia uwiarygodnienia, więc stąd te dosyć tajemnicze przecież wrzutki medialne Nawalnego, dopóki jeszcze pozostawał na wolności, który potrafił dotrzeć z kamerą do tajnych rezydencji Władimira Władimirowicza i wszyscy się dziwili jak. Być może faktycznie zdołał. Rosja jest krajem tak skorumpowanym, że jak się ma duże pieniądze, to nawet ochroniarzy prezydenta da się przekupić, żeby pozwolili na to i owo, ale równie dobrze mógł to być reżyserowany od początku teatr i takim samym teatrem mogła być próba otrucia, a następnie uwięzienie Nawalnego w kolonii karnej. Kilka rzeczy, które uprawdopodobnia taki skrajny scenariusz, to znaczy choćby to, że właśnie to otrucie nie było tak do końca skuteczne, że w tej kolonii karnej Nawalny mimo wszystko ma się dobrze i utrzymuje z niej kontakt ze światem zewnętrznym, co nie jest przecież oczywistą praktyką i tak dalej, więc nawet jeśli to nie było reżyserowane do końca, to mogą być tu jakieś warianty pośrednie, to znaczy on faktycznie mógł zacząć niezależnie na przykład swoją grę, ale na jakimś etapie Kreml postanowił się nim posługiwać i tak go sobie hodować na czarną godzinę jako pewnego frontmana, pewien awatar, który pozwoli kiedyś być może płynnie przekazać władzę bez naruszania grup jakichś wielkich wpływowych rządzących dzisiaj Rosją. To jest też możliwe. Najmniej prawdopodobny moim zdaniem jest drugi wariant skrajny, to znaczy taki, że Nawalny jest faktycznie szczerym, antyputinowskim, prozachodnim, liberalnym demokratą, bo to nawet z wielu jego wcześniejszych wypowiedzi wynikało. I znów, okej, ja wiem, znam takie zastrzeżenia obrońców Nawalnego, którzy mówią, że on jeżeli chce kiedykolwiek odegrać jakąś rolę w rosyjskiej polityce, to nie może wprost chwalić Zachodu i nie może unikać retoryki nacjonalistycznej, bo to by go skazało na jakieś tam 2-3% poparcia. W tym jest sporo prawdy. Natomiast no, dodając 2 do 2 i może jeszcze mnożąc przez jakiś współczynnik, no mówię, najmniej prawdopodobny wydaje mi się ten wariant, że to jest faktycznie gracz przyjazny Zachodowi, którego ewentualne dojście do władzy w przyszłości rozwiąże nasze problemy. Nie, dopóki Rosja zachowuje mniej więcej swój obecny kształt,
dopóki będą działać te fatalne dla samych Rosjan, moim zdaniem, przesądy dotyczące ich środowiska bezpieczeństwa i ich roli w światowej polityce, dopóty Rosja pod każdym przywództwem, czy to będzie Nawalny, czy jakikolwiek Iwanow, Kowalski, jak się zwał, tak się zwał, Rosja prędzej czy później wkroczy na tory imperializmu, konfliktów ze światem i będzie się zachowywała, dopóki nie zmodernizuje się wewnętrznie, dopóki nie oprze swojej potęgi, swoich nadziei na rozwoju cywilizacyjnym, na trosce o dobrobyt obywateli, a na rabunku na zewnątrz, dopóki będzie tym chuliganem z podwórka, o którym mówiliśmy, to dopóty będzie nam dostarczała kłopotów, czasem mniejszych, czasem większych, ale jakichś. Natomiast sposobem rozwiązania ostatecznym problemu rosyjskiego przez świat, bo to nie chodzi tutaj o Polaków, Ukraińców i tak dalej, o nas też, ale to świat ma problem z Rosją przecież i myślę, że nie trzeba tego dzisiaj dowodzić. Sposobem rozwiązania tego problemu rosyjskiego moim zdaniem nie jest zmiana osoby rządzącej na Kremlu, nawet nie jest zmiana sposobu funkcjonowania tego Kremla, ale sposobem jest zmiana Rosji, mentalności społeczeństwa rosyjskiego. Tego się nie da moim zdaniem zrobić bez rozkawałkowania Rosji, a przynajmniej mocnego okrojenia, bo wtedy Rosjanie żyjący w różnych mniejszych państewkach może nauczyliby się z czasem jeść widelcem, a nie włazić na stół kraść talerze biesiadnikom. To by oznaczało, że różne części tej dzisiaj wielkiej jednak Rosji mogłyby zacząć funkcjonować jako w miarę normalne państwa. To jest dzisiaj political fiction oczywiście, to jest bardzo odległy scenariusz. Ale mam wrażenie czasem, patrząc czy słuchając wielu polityków i ekspertów zachodnich, że oni gdzieś z czymś takim się liczą i że ta w długiej perspektywie gra prowadzona przez czołowe ośrodki, na przykład amerykańskie, takiego scenariusza przynajmniej nie wyklucza. Ale to jeszcze, no, znowu, wiele razy pewnie dzisiaj będziemy to powtarzać, długa droga przed nami, dużo zakrętów. Ale jedyny sposób w moim przekonaniu, żeby przerwać tę fatalną sinusoidę pomiędzy wielką smutą i momentem, kiedy się wszyscy obawiają, czy z tego chaosu, z tej czarnej dziury, w którą nagle wpadła Rosja, nie wylecą jakieś odłamki, które nas poranią, a tym okresem w miarę pokojowego, mozolnego pięcia się na garb sinusoidy po to, żeby wtedy zagrozić światu ekspansją militarną. To jest fatalny scenariusz dla świata, to jest fatalny scenariusz dla Rosji, no bo przecież na tym cierpią i szeregowi Rosjanie w kolejnych pokoleniach, którzy są okradani przez własną kleptokratyczną elitę albo wręcz mordowani. Na tym cierpią ci młodzi Rosjanie, których się ubiera w kamasze i wysyła na front, żeby ginęli za jakieś absurdalne mrzonki imperialne. I to jeszcze zaliczeni hurtem do kategorii masowych morderców i gwałcicieli, bo do tego ich ten system prowokuje. Więc szkoda Rosji, szkoda Rosjan, kraju, do którego ja przyznam się do rzeczy niepopularnej dzisiaj, do którego ja mam sentyment, który jest ważną częścią mojego życia. Ja wyrosłem na ogromnym szacunku dla rosyjskiej kultury, literatury i tak dalej, ale z przerażeniem wiele razy tam w przeszłości jeżdżąc widziałem, że to nie jest Rosja Lermontowów, Dostojewskich i Czajkowskich, tylko to jest Rosja tępego stupajki. No, to jest niestety nadal przeważający nastrój w Rosji. Panie doktorze, do nowego ładu i porządku na świecie wrócimy jeszcze na końcu naszej rozmowy. Ale chciałbym jeszcze zapytać o pewne chyba słowo klucz, czyli strach. Bo jednak Rosja tą swoją politykę i wewnętrzną, i zewnętrzną na owym strachu buduje. Jakbyśmy się cofnęli o ten rok z kawałkiem, czyli do momentu jeszcze przed eskalacją, bo ja cały czas twierdzę, że wojna wcale się w lutym zeszłego roku nie zaczęła, tylko zdecydowanie wcześniej, no to ludzie również w Polsce, bo niejednokrotnie sam miałem jakieś telefony czy wiadomości najróżniejszych znajomych, czasem od takich, z którymi 20 lat nie miałem kontaktu i prosili mnie o jakiś komentarz, poradę, bo nie wiedzą co robić, bo najnormalniej w świecie się bali. To ja mam wrażenie, że jeszcze jakiś czas temu, może nie dzisiaj, ale jakiś czas temu ludzie, nie wiem czy przestali się bać, ale trochę się z tym strachem i ze swoimi obawami w pewien sposób obyli. A dzisiaj znowu, bo chyba znowu ten temat sinusoidy wraca, znowu gdzieś idziemy chyba w górkę, no bo ludzie znowu trochę się obawiają. Czy ta rosyjska polityka faktycznie tak musi wyglądać? Bo z jednej strony ogromne państwo, federacja tak naprawdę, więc niektórzy twierdzą, że nie da się takiego tworu inaczej prowadzić politycznie, no ale pozostaje to całe środowisko bezpieczeństwa, w którym Rosja nie żyje sama dla siebie,
ale jest jednym z jego elementów. Całkowita zgoda do tego, co tylko pozornie jest dygresją w pana wypowiedzi, czyli do tego zastrzeżenia o wojnie. Od tego bym chciał zacząć. Zgoda całkowita. Wojna nie zaczęła się 24 lutego, chociaż często tak w uproszczeniu mówimy, samemu mi się zdarza, że kiedy wybuchła wojna. Nie, oczywiście, że wojna trwała przynajmniej od momentu rosyjskiego ataku na Krym i tworzenia tych teoretycznie samorządnych, niepodległych republik zwanych złośliwie Donbabwe i Uganda. Natomiast tak naprawdę wojna trwa przynajmniej od końca lat 90. Wojna informacyjna Rosji. To jest wojna w dzisiejszych czasach, takie moje ogólniejszej natury spostrzeżenie, bynajmniej nieoczywiste dzisiaj. Wojna informacyjna jest dzisiaj ważniejsza niż ta, którą czasem nazywamy kinetyczną, czyli ta, w której czołgi jeżdżą, strzelają z armat, latają rakiety. Coraz bardziej w dzisiejszym świecie ta wojna kinetyczna stanowi teatr na użytek wojny informacyjnej. Przez stulecia naszej historii, czy przez tysiąclecia naszej cywilizacji było odwrotnie. Walkę informacyjną traktowano jako uzupełnienie działań kinetycznych. Czasem poprawienie sobie warunków do działań kinetycznych przez bądź to wywiad, zdobycie informacji o przeciwniku, bądź to przez dezinformację, sianie paniki w jego szeregach itd. Ale decydował miecz, włócznia, potem karabin z bagnetem i armata. Natomiast ostatnie lata przyniosły tutaj jakościową zmianę i przesunięcie punktów ciężkości. Ta wojna kinetyczna, którą Putin prowadzi w Ukrainie od roku 2014 de facto, a już na pewno od 2023, też jest elementem szerszego teatru, moim zdaniem teatru informacyjnego, bo celami tej wojny była nie tylko Ukraina, nie tylko zmiana tam władz, nie tylko wciągnięcie Ukrainy z powrotem do jakiegoś wspólnego tworu, do jakiegoś neo-ZSRR. Tym celem było również wywarcie odpowiedniego wpływu na kraje zachodnie. I to był cel, kto wie, czy nie ważniejszy tej wojny dla Rosjan. A więc skompromitowanie NATO, pokazanie wielu środowiskom na Zachodzie, że są bezsilne, pokazanie opinii publicznej na Zachodzie, że Putin, podobnie jak kilka razy wcześniej, jak czegoś zechce, to może to zrobić. W związku z tym niedźwiedzia należy się bać. I tutaj dochodzimy do głównego instrumentu wojny informacyjnej, którym jest strach. To nie jest rosyjski wynalazek. To, co w tej chwili mówię, przecież tak naprawdę moglibyśmy odnieść do debaty o terroryzmie jako pewnej specyficznej taktyce czy strategii, już nie wnikając w definicyjne szczegóły. Bo przecież na tym opierała swoje działanie Al-Kaida, na tym opierał swoje działanie Hezbollah. On dokonywał aktów bezpośredniej przemocy nie po to, żeby w związku z tym aktem przemocy zawaliły się Stany Zjednoczone, Izrael czy jakikolwiek inny cel. Te akty przemocy były teatrem służącym temu, żeby ludzie się bali, żeby ludzie w związku z tym w demokratycznych krajach na swoich politykach wymusili kapitulancką politykę. To się parę razy udało. Madryt jest tutaj, zamachy w Madrycie, to jest przecież klasyczny przykład. Też już dzisiaj poza fachowcami pewnie mało kto o tym pamięta, ale warto przypominać. Wtedy islamistyczni terroryści zorganizowali wielki zamach krwawy na środki komunikacji w Madrycie, po to, żeby wzmocnić tendencję kapitulancką w społeczeństwie hiszpańskim, podgrzewaną przez niektóre partie polityczne, pozdrowienia dla socjalistów hiszpańskich. To był okres interwencji w Iraku, to był okres, kiedy hiszpański kontyngent był jednym z silniejszych i ważniejszych i politycznie i wojskowo wspierających Amerykanów, a idący po władze socjaliści ogłosili, że oni jak wygrają wybory, to ten kontynent wycofają. No to co zrobili przeciwnicy? No pomogli im wygrać wybory przy pomocy strachu, paniki, emocje ogromne w społeczeństwie hiszpańskim po tej masakrze. Wygrane wybory, wycofano kontyngent hiszpański z Iraku. To jest w pigułce mechanizm działania strachu. Zrobić coś, przestraszyć ludzi, czasem czynem, czasem groźbą czynu wystarczy. Przestraszyć ludzi po to, żeby uzyskać pewne efekty polityczne, zmusić polityków do pewnych zachowań korzystnych z punktu widzenia straszącego. Na tej zasadzie, doprowadzonej często do perfekcji, działa Rosja. I to nie Rosja putinowska, nie Związek Radziecki, Rosja carska potrafiła to robić. Kolejna mało znana historia. Nasz wielki rodak, zasłużony dla rozwoju rosyjskich służb specjalnych. Bynajmniej nie myślę o Feliksie Edmundowiczu Dzierżyńskim, tylko o Piotrze Raczkowskim, generale carskiej ochrony. Potrafił w ostatnich dekadach XIX wieku organizować rękami zwerbowanych przez siebie anarchistów zamachy terrorystyczne w Paryżu i Brukseli po to, żeby wrobić w to anarchistów i po to, żeby ich skompromitować w oczach rządów zachodnich i doprowadzić do ekstradycji całego towarzystwa w łapy ochrony do Rosji.
to posługiwanie się strachem, które Rosjanie, jak staram się wykazać, doprowadzili do perfekcji przez kolejne dziesięciolecia, bo te doświadczenia generała Raczkowskiego były analizowane w Związku Radzieckim, w różnych ich akademiach dla szpiegów i kontrszpiegów. I cały ten pakiet wiedzy i doświadczeń mających wiele dekad przeniesiono żywcem do funkcjonowania rosyjskich służb specjalnych, czy szerzej służb dezinformacyjnych dzisiaj. I musimy pamiętać, że Rosjanie tym narzędziem, jakim jest strach, posługują się na wielu poziomach. Temu służą oficjalne deklaracje władz rosyjskich. Pamiętamy to grubo, grubo sprzed czasów wojny. Pamiętamy to z czasów, kiedy ważyły się różne rzeczy, takie jak nasze wejście do NATO na przykład, jak potem obecność wojsk amerykańskich w Europie Środkowej i Wschodniej. Kiedy od czasu do czasu pojawiał się taki komunikat, którym mnie potem straszył taksówkarz, który mnie wiózł, albo kelner, z którym się wdałem w rozmowę. Panie, ale przecież ruskie to przekierują w nas te Iskandery z Kaliningradu i przyrypią głowicą atomową w Paryż, Warszawę, może nawet w Kielce, jak im starczy głowic. No tak działał strach. Mogli fachowcy od broni nuklearnej i od wojny tłumaczyć, że to jest scenariusz skrajnie nieprawdopodobny. Po pierwsze, że Iskanderów nie trzeba polityczną decyzją przekierowywać w obwodzie królewieckim, pozwolę sobie lansować nową terminologię, bardzo mi się notabene podoba to, że odchodzimy od czczenia stalinowskiego zbrodniarza Michaiła Kalinina, ale że tych Iskanderów wcale nie trzeba przekierowywać specjalnie i ogłaszać tego publicznie w Moskwie, bo to jak będzie się chciało faktycznie strzelać, to wycelować gdzie trzeba wyrzutnie, to nie jest to znowu taka długotrwała i skomplikowana procedura. Tłumaczyli fachowcy od gospodarki, że Rosji się absolutnie nie opłaca strzelać do najlepszych klientów swojego sklepiku z ropą i gazem, czyli do Europy Zachodniej, no bo jak już ich zastrzelą i obrócą w perzynę, no to komu będą to całe swoje bogactwo narodowe sprzedawać? A jak nie będą sprzedawać, to zbankrutują, bo z kolei opowieści o tym, że łatwo przekierują eksport do Chin, to są bajki z mchu i paproci, co zresztą widać dzisiaj, kiedy Rosjanie w ramach strzelania sobie w stopę postanowili jednak sami swój handel węglowodorami z zachodnią Europą zakończyć. No i tak sprzedają do Chin, sprzedają do Indii poniżej kosztów i zdecydowanie na coraz mniej im to wystarcza. Ale taka racjonalna opowieść wtedy nie działała na ten ludowy strach. No, nie drażnijmy niedźwiedzia, bo się niedźwiedź wkurzy. Naszym problemem, mniej zachodniej Europy, ale bardziej Polski, jest przy tym też to, że wielu naszych specjalistów, wielu członków naszej elity jednak wyrosło w czasach, kiedy faktycznie Związku Radzieckiego należało się bać. Można go było nie kochać, ale było się czego bać. No, był to podmiot na tyle potężny w stosunku do Polski, że mógł w tej Polsce wiele. Rękami swoich osadzonych tutaj kiedyś na bagnetach funkcjonariuszy, ale też bezpośrednio. No więc ten strach przed Moskwą i jednocześnie przekonanie o tym, że ta Moskwa jest wszechpotężna, wszechgenialna, pociąga za wszystkie sznurki, wgrało się niektórym strasznie i jak dzisiaj różni skądinąd poważni, wydawałoby się, ludzie opowiadają, że nadal Putin jest wszechpotężny, Rosji należy się bać i tak dalej, to jest powielanie tamtych starych schematów strachu. Daleki jestem od oskarżania każdego, kto tak mówi o agenturalność, chociaż takie przypadki też się zdarzają, że komuś za to płacą, żeby takie teksty wrzucał do polskiej przestrzeni informacyjnej, ale często to wynika z dobrej woli, tylko z pewnego nienadążania za ewolucją wydarzeń. Zdarza się w najlepszej rodzinie i zdarza się to niestety najtęższym niegdyś głową. Natomiast to posługiwanie się strachem jest uniwersalne i myślę, że Rosja dzisiaj tak naprawdę ostatnią szansę, jaką ma, żeby zawrócić z równi pochyłej, a przynajmniej ją złagodzić, wskutek tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy, to jest właśnie rzutem na taśmę przestraszyć porządny Zachód. Próbuje, no od czasu do czasu wrzuca nam taki przeciek albo taką sugestię przez jakiegoś Miedwiediewa albo czasem przez samego Putina, że jednak będzie strzelać, jak nie już strategiczną bronią jądrową, to chociaż taktycznej użyje. Dla szerokiej publiki to jest żadna różnica. Wszyscy i tak się boją grzyba atomowego na własnym podwórku. Niesłusznie, bo niesłusznie, ale tu nie o fakty i nie o prawdę przecież chodzi, tylko właśnie o strach, o emocje ludzi, którzy niekoniecznie muszą się profesjonalną analizą zajmować, bo nie do tego są kształceni, bo są mechanikami samochodowymi, dentystami, rolnikami, architektami i Bóg wie kim jeszcze. Mają pełne prawo nie znać się na szczegółach, ale oglądają telewizję, czytają media społecznościowe i się boją. Bo grzyb atomowy jest medialny, tak jak kiedyś medialne były te walące się wieżowce World Trade Center.
ale ten strach opiera się na wielu innych elementach. No, po drodze było straszeniem tym, że zakręcą nam kurek, prawda? No i co, zakręcili? Okazało się, że dzięki w miarę rozsądnej polityki i niezłej solidarności jednak Zachodu, pomimo tego zakręcenia rosyjskich kurków, nie mamy dramatycznego wzrostu kosztów utrzymania związanego z paliwami. Owszem, to co mamy, to mamy wskutek zupełnie innych elementów, czyli no, własnej wewnętrznej polityki zwiększania marż naszego narodowego koncernu paliwowego. Ale to nie jest bezpośredni skutek tego, żeśmy się postawili Putinowi, a baliśmy się tego jak diabli przecież przez długie lata wielu z nas. Dzisiaj to ta gra strachem będzie się opierała także na straszeniu innymi niż użycie bomby elementami eskalacji nuklearnej. Cała gra informacyjna, która się toczy wokół zaporowskiej elektrowni jądrowej, w tym kierunku zmierza. Również to, o czym rozmawiamy przed chwilą, czyli ten pucz Prigożyna, Rosja próbuje wykorzystać jako element zwiększania strachu, bo faktycznie w pewnych scenariuszach umieszczenie Prigożyna na zesłanie na Białorusi i dosłanie mu tam paru tysięcy zdyscyplinowanych, nieźle wyszkolonych bandytów, którymi dowodził, może tworzyć pewne zagrożenia dla nas. Ale znowu, po pierwsze, proszę popatrzeć, jak to jest eskalowane i jak niektórzy, dlatego że im ktoś w Moskwie płaci, a niektórzy z dobrego serca i za darmo, jak eskalują ten rosyjski strach i jak wzmacniają rosyjskie narzędzie. Nie zauważają na przykład, że jeszcze wcale nie wiadomo, czy Prigożyn będzie dalej wykonywał polecenia Moskwy, czy wręcz przeciwnie. Tu nic nie jest przesądzone. Więc on wcale niekoniecznie musi grzecznie na telefon z Kremla wykonać dywersję na Ukrainie, w Polsce czy na Litwie. Po drugie, mówi się o 8 tysiącach wagnerowców, dla których podobno Łukaszenka przygotowuje gdzieś w lesie obozy, ale ilu ich tam na razie pojechało, tego nie wiemy. Na pewno nie jest to 8 tysięcy. I czy kiedykolwiek w jakiejś, zwłaszcza bliskiej perspektywie, liczba wagnerowców zdatnych do użycia na rozkaz Kremla te liczby osiągnie, jest moim zdaniem dzisiaj bardzo wątpliwe. Ale to nie przeszkadza wielu ludziom zachowywać się i mówić tak, jakby już dzisiaj zdyscyplinowana, wielotysięczna, świetna jakościowo armia czyhała na Białorusi, tylko jakby tu na nas napaść. Próbuję tłumaczyć niekiedy, że ta armia Wagnera, czy grupa Wagnera, to co szło na Moskwę całkiem niedawno, to owszem jest całkiem niezłe wojsko jak na wewnętrzne warunki rosyjskie, ale w konfrontacji z nowoczesnymi państwami NATO to wojsko wcale się nie okazywało w Syrii na przykład takie dobre, a było wtedy dużo lepsze niż dopóki nie zostało nasycone kryminalistami po parotygodniowym przeszkoleniu. Zdarzały się w Syrii takie wypadki, które pan pewnie pamięta nawet lepiej ode mnie, kiedy Amerykanie bez strat własnych dzięki swojej technice i taktyce potrafili Wagnerowcom sprawić krwawe lanie. Więc gdyby dzisiaj jakiś scenariusz teoretycznie zaszedł taki, że oto grupa Wagnera udaje bunt przeciwko Moskwie i Mińskowi i wjeżdża pancerną kolumną w kierunku na Wilno przy okazji szczytu NATO, słyszałem taki scenariusz, to prawdopodobnie wojskowe przeciwdziałanie NATO byłoby szybkie i skuteczne. Scenariusz taki, że kiedyś Wagnerowcy z terytorium Białorusi, znowu udając bunt, postanowią zaatakować Kijów od północy, jest już pewnie trochę bardziej prawdopodobny, ale nadal nie jest to game changer, nadal nie jest to coś, co zmieni losy tej wojny. Jakieś takie, przepraszam za dosadne słowo, upierdliwe stosowanie zagrożeń hybrydowych, czyli mieszanie tych Wagnerowców z tłumem migrantów ekonomicznych, którzy będą szturmowali nasze granice, pewnie skomplikuje trochę życie naszej Straży Granicznej. Ale znowu, to nie jest coś, co stanowi fundamentalne zagrożenie dla NATO. Ale panika narasta, ale informacja krąży. Mnie się zdarzają rozmowy u przysłowiowego fryzjera pod tytułem: panie, ci Wagnerowcy już są na Białorusi, co robić? No mówię, no kupować mąkę i szare mydło. Przepraszam już, że tak żartobliwie, ale w pewnym momencie człowiekowi nie chce się w kółko powtarzać tych samych merytorycznych argumentów. Przegrywamy walkę informacyjną. Przegrywamy walkę informacyjną z Rosjanami, mówię to ze smutkiem i z jakimś tam poczuciem też trochę pokory i może własnych zaniedbań jako człowiek, który uczy, który wypowiada się publicznie. I to jest chyba kwestia rozwiązań systemowych, które nas czekają. Innego podejścia do nauki ludzi, jak się bronić przed dezinformacją od poziomu szkoły, rodziny. Uczymy tego czasem na studiach, tłumaczymy studentom, jak analizować informacje na zimno i profesjonalnie, ale to już jest za późno. Tym powinien przysłowiowy Jasio nasiąknąć za dzieciństwa. Panie doktorze, no to ja mam takie pytanie.
może trochę retoryczne, któremu rządowi, i nie pytam tylko o Polskę, będzie zależało na tym, aby społeczeństwo było skuteczne w opieraniu się wszelkiej maści manipulacji czy dezinformacji. Umówmy się, większość kampanii wyborczych niestety na tym się opiera. Ja się też bardzo cieszę, że odniósł się pan doktor do tej ilości wagnerowców. Ostatnio w wywiadzie telewizyjnym też to poruszałem, że no jeżeli ilość 5 czy 8 tysięcy ludzi ma coś zmienić, no wróćmy do tego środowiska bezpieczeństwa, no to znaczy, że ta druga strona jest co najmniej słaba. Dwa, wykorzystanie ich na granicy. No są lepiej lub gorzej przygotowani do działań typowo militarnych, ale te działania, które mają miejsce na granicy, czy też na przejściach, bo mieliśmy przecież ekscesy, tak to nazwijmy, na przejściu polsko-białoruskim, no to są działania bardziej o policyjnym charakterze, czy trochę czasem momentami może żandarmskim, tak, czyli tym mieszanym policyjno-wojskowym. Jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, właściwie dwóch. Bardzo mi się podoba ta koncepcja, ja sobie pozwolę ją z czasem, myślę, że zgłębić, może i nawet w naszych rozmowach kolejnych, dotycząca tych właściwie nie różnic, ale pewnego rodzaju powiązań, która wojna której służy, tak? Mam na myśli tą informacyjną i tą kinetyczną. I ostatni taki mój mały komentarz, jeśli sobie mogę na to pozwolić. No niestety też w jakiś sposób odczułem to, co pan doktor powiedział o Hiszpanii, no bo moi koledzy z hiszpańskiego kontyngentu z mojej bazy niestety nie wrócili ze swoich działań i było to właśnie dzieło terrorystów. Ale przejdźmy dalej. Panie doktorze, jak dzisiaj pan widzi, ja tutaj wrzucę za przeproszeniem do jednego wora Zachód, Stany Zjednoczone, które jakby nie patrzeć są za oceanem, i Chiny również. Jak widzi pan ich reakcję na to wszystko? Też w nałożeniu na pewną oś czasu. Czy widać pewne prawidłowości, czy widać pewne zmiany? Czy ta asekuracyjność, która ileś miesięcy temu w wykonaniu Zachodu czasem nas porażała, dalej ma miejsce, czy pewne rzeczy widzi się inaczej? Szczyt NATO, u nas też na najwyższym szczeblu rządowym pewne spotkania, zebrania, analizowanie sytuacji, no że tak powiem, dzieje się. Zanim o Stanach Zjednoczonych, Chinach, szczycie NATO i nowej układance światowej, to proszę pozwolić zdanie jeszcze do poprzedniego wątku, bo pan podsumowując nasz poprzedni kawałek rozmowy zadał, może jako retoryczne, ale bardzo ważne pytanie, na które chyba trzeba wprost odpowiedzieć. Zapytał pan mianowicie, które rządy mogą być zainteresowane realną walką z dezinformacją na tym poziomie, żeby uczyć ludzi od maleńkości, jak ja zaproponowałem, jak nie dać się dezinformować i manipulować. Moja smutna, ale chyba realistyczna odpowiedź jest taka, że żadne. Bo społeczeństwo, które jest podatne na dezinformację, to jest po pierwsze straszliwa wygoda dla polityków, a po drugie i kto wie czy nieważniejsze, takie społeczeństwo to jest ogromne ułatwienie dla marketingowców od biznesu. No gdybyśmy się nie dali manipulować, to pod względem biznesowym nie kupowalibyśmy co chwila nowego smartfona tylko dlatego, że jakiś celebryta właśnie się z takim sfotografował. Nie kupowalibyśmy być może bardzo drogich i bardzo niewygodnych na razie i niefunkcjonalnych samochodów elektrycznych tylko dlatego, że jest na to medialny nacisk maskowany mniej czy bardziej udolnie troską o planetę. Więc cały biznes opiera się tak naprawdę i cała produkcja naszego PKB w skali globalnej opiera się przecież na tym, że dajemy się jako konsumenci manipulować na potęgę. I z większości tego sobie nawet zdajemy sprawę, po czym wzruszamy ramionami i dajemy się manipulować dalej, bo tak nas przyzwyczajono i tak się zachowują wszyscy wokół. Politycznie ten sam mechanizm. Przecież gdyby tak naprawdę wziąć i porządnie przez kilka lat czy przez kilka pokoleń uczyć ludzi odporności na manipulacje, to politycy mieliby strasznie ciężkie życie, bo po pierwsze byliby pytani wyłącznie o to, co leży rzeczywiście w ich kompetencjach, po drugie byliby rozliczani z tego, jak naprawiają dziury w jezdni, reformują systemy zabezpieczenia społecznego itd., a nie z koloru krawata, nie z ułożenia rączek, nie z tego, kto kogo bardziej obrazi w studiu telewizyjnym i z wielu, wielu innych rzeczy, które tak naprawdę dzisiaj są fundamentem politycznego PR-u i przesądzają o sukcesie wyborczym. No a nie da się ludzi nauczyć odporności na manipulację tak trochę, żeby byli odporni na manipulację chińską, ale na manipulację koncernów wielkich oraz partii rządzących już nie byli odporni.
W związku z tym ja coraz częściej zresztą podejrzewam, że różne deformy naszej edukacji, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, to nie jest kwestia tego, że minister chciał dobrze, ale mu nie wyszło, tylko jest kwestia tego, że minister bardzo stara się, żeby jakość edukacji spadała. I nie widzę czynników, przepraszam za szczerość i dosadność, które ten trend mogą odwrócić. Nie tylko w Polsce, na całym świecie praktycznie. Poza jakimiś bardzo drobnymi wyjątkami, które i tak nie przesądzą o całości. Więc tutaj pod tym względem moja prognoza jest bardzo pesymistyczna i moja ocena. A ona poniekąd, ta ocena dotycząca tego, że jako społeczeństwa jesteśmy, znowu, pardon za dosadność, coraz głupsi i coraz łatwiej manipulowalni przy pomocy prostych narzędzi. Pochodną tej oceny jest to, co można powiedzieć o przyszłym kształtowaniu się ładu światowego. W miarę dobre wiadomości są takie, że Stany Zjednoczone, które w całym tym szaleństwie są jednak krajem politycznie w miarę racjonalnym i gospodarczo, pomimo tego, że różni ludzie im źle życzą i zaklinają rzeczywistość, mają się dobrze. I bez względu na to, kto wystartuje w amerykańskich wyborach i kto je wygra, to w Stanach jest coś takiego jak głębokie państwo, deep state, które nawet najbardziej szalonego prezydenta jest w stanie okiełznać. Pokazywało to parę razy w historii. Może być trochę lepiej, trochę gorzej. Też psuje się amerykańskie społeczeństwo, psuje się amerykański wyborca wskutek różnych rzeczy, o których pewnie już nie w ramach tej rozmowy, ale to i tak jest całkiem nieźle. Więc Stany będą sobie sprawnym graczem, trochę mocniejszym, trochę słabszym, moim zdaniem raczej mocniejszym. A elementem tych komplementów, które prawie w tej chwili polityce amerykańskiej, jest ich podejście do kwestii rosyjskiej. Mianowicie Stany Zjednoczone jakiś czas temu, w przybliżeniu jesienią ubiegłego roku, moim zdaniem przełożyły wajchę i od tej polityki wspominanej na początku naszej rozmowy, że próbowali Putina trochę uczyć jeść widelcem i zachowywać się w sposób cywilizowany, przeszli do polityki zabić Putina, w cudzysłowie. Oczywiście upokorzyć Rosję jak najbardziej, manu militari, dojechać ją sankcjami i w związku z tym doprowadzić do wyeliminowania przynajmniej czasowego Rosji jako poważnego zagrożenia na wschodniej flance NATO i pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Realizują tę politykę z różną konsekwencją. Wolałbym, żeby robili to szybciej. Robią to swoim tempem. Bronię tutaj też trochę Amerykanów, których często traktuje się takim zarzutem, że dlaczego nie pomagają Ukrainie bardziej, dlaczego nie dają jej szybciej takiej, siakiej, owakiej broni, bo przecież wtedy Ukraina by szybko wygrała. Odpowiadam, ale gdyby Ukraina szybko wygrała, to nastąpiłaby faktycznie smuta w Rosji z bardzo poważnymi konsekwencjami dla wszystkich zainteresowanych, także dla samej Ukrainy. Więc Amerykanie, może to trochę myślenie życzeniowe z mojej strony zastrzegam, ale widzę racjonalne przesłanki na obronę tej tezy. Moim zdaniem Amerykanie kupują sobie czas. Dawkując tę pomoc dla Ukrainy, stopniując jej, kupują sobie czas po to, żeby budować sobie wywiadowcze przede wszystkim zdolności zarządzania kryzysem, który może nastąpić w Rosji. To, co obserwujemy na tle puczu Prigożyna, jest elementem tych przygotowań, moim zdaniem, tak naprawdę. Więc tutaj szapoba, gdyby to było prawdą, to należy się Amerykanom za tę odpowiedzialność i za myślenie strategiczne w dużym planie ogromna pochwała. Jeśli to jest prawdą, a nie przypadkiem oczywiście, tego nie wiemy. Mamy w tej układance Chiny, o których trzeba z drugiej strony coś powiedzieć, które są już dzisiaj drugim biegunem światowej sceny strategicznej. Mamy znowu, moim zdaniem, wschód-zachód, jak za czasów zimnej wojny, tyle że centrum wschodu jest tym razem Pekin, a nie Moskwa. Moskwa jest jakimś tam słabnącym wasalem Pekinu. Słabnącym i coraz bardziej kłopotliwym. I to też ważny element tych analiz o charakterze prognostycznym, które Państwu tutaj przedstawiam, bo Chiny tracą na tej wojnie. Po pierwsze muszą się gimnastykować i od czasu do czasu pacyfikować Putina, który się galopuje za bardzo czy Miedwiediewa opowiadaniem o tym, że on użyje bomby taktycznej czy strategicznej, wszystko jedno. To nie jest w chińskim interesie na dwa sposoby. Po pierwsze, ten strach nadmierny psuje handel. Po drugie, gdyby rzeczywiście doszło do eskalacji nuklearnej, to głównymi graczami stają się główne potęgi nuklearne. Czytaj Rosja i Stany Zjednoczone. Chińczycy mimo poważnych wysiłków są pod względem swojego potencjału w tym zakresie dużo, dużo, dużo za tą dwójką. W związku z czym, gdyby czynnik nuklearny, zapomniany dosyć mocno jednak od czasów bardzo dawnych, od lat 70. de facto, jako ten czynnik decydujący, jako miernik pozycji międzynarodowej, gdyby on nagle wrócił poprzez fizyczne, faktyczne użycie broni nuklearnej, to jest fatalna wiadomość dla Chińczyków. Dla nich jest
W ich interesie jest, żeby ten czynnik nuklearny mieścił się gdzieś tam jako wyznacznik potęgi na dalekich miejscach, a żeby decydujące były i zbrojenia konwencjonalne, i oceaniczna marynarka wojenna, w której robią duże postępy, i przede wszystkim potęga ekonomiczna. I między innymi dlatego podejrzewam, Chińczycy pacyfikują rosyjskie pomruki na temat eskalacji nuklearnej. Ale pomijając tę gimnastykę, to ciągłe balansowanie na linii, bo Chińczycy chcą handlować z Zachodem, na tym się opiera ich dobrobyt. Mają gospodarkę przeczołganą pandemią jeszcze bardziej niż my. Oni chcą zarabiać i odbijać się od dna, a ta wojna to psuje. Naraża ich na sankcje Zachodu. Wiele chińskich firm porusza się po bardzo cienkiej granicy, ryzykując sankcje albo nawet w nie wpadając, dlatego że prowadzi interesy również z Rosjanami. Ta sytuacja na dłuższą metę jest Chińczykom bardzo nie na rękę. To dlatego Chiny sondują na razie niezręcznie swoje możliwości planu pokojowego, ale przecież ta niedawna deklaracja jednego z chińskich dyplomatów o możliwym dopuszczeniu poparcia dla granic Ukrainy z roku 1991, czyli uwaga, nie tylko z Donbasem, ale również z Krymem, to jest moim zdaniem przełom, który należy docenić. To jest bardzo wyraźny sygnał wysłany światu, Zachodowi, ale też sygnał wysłany Rosji, że cierpliwość chińska się kończy. Chiny długo będą zainteresowane rywalizacją ze Stanami Zjednoczonymi, ale rywalizacją pokojową. Jeżeli nikomu nie puszczą nerwy, to ten scenariusz rywalizacji gospodarczej, wzmocnionej robieniem sobie różnych demonstracji politycznych i wojskowych jako wzmocnieniem dla swojej pozycji przetargowej w handlu światowym, powinien zapewnić światu jeszcze jakiś czas pokoju. Natomiast Rosja jest tutaj troublemakerem, bo ona uprawia politykę w zupełnie inny sposób, niż chcieliby tego Amerykanie i Chińczycy. Więc ten nowy ład w dużej mierze w skali globalnej zależy też od tego, moim zdaniem, co nasi politycy, nasi zachodni plus nasi chińscy, potrafią zrobić z tym pasztetem i tyle. Panie doktorze, niejako wszedł pan już swoją wypowiedzią właściwie w ostatni wątek, który właśnie chcieliśmy poruszyć i mający być swoistym podsumowaniem naszej rozmowy, czyli ten nowy ład i porządek na świecie. No i takie pytanie, zróbmy też nowy początek do tego pytania, żeby to troszeczkę może uporządkować. Jesteśmy w czasach tego chińskiego przekleństwa? Obyś żył w ciekawych czasach. Czy czekają nas właśnie dekady niepokojów? Sam pan wspominał o zagadnieniu dotyczącym rozkawałkowania Rosji. Wiele miejsc może być tymi punktami zapalnymi, mniejszymi czy większymi. Jest chociażby Syberia, nie taka mała, która jest mocno niezadowolona przez to, jak przez swojego gospodarza jest traktowana. Są rejony i państwa, które ja osobiście nazywam miękkim południowym podbrzuszem Federacji Rosyjskiej. No i są też omawiane przez pana doktora Chiny. Niektórzy śmieją twierdzić, że Chiny o swoje się upomną i po swoje przyjdą i będzie to już ich. Jak według pana ten nowy ład i porządek będzie się kształtował? Czy to, co już pan powiedział, jakby wyczerpuje to, co nas czeka? Czy jednak jesteśmy trochę skazani na pewne, nazwijmy to delikatnie, perturbacje? Perturbacji niewątpliwie nie unikniemy. To wywołane przez pana chińskie przekleństwo o ciekawych czasach niewątpliwie nas dotyczy. One są ciekawe w tym znaczeniu pozytywnym, bo to są czasy jednak ogromnych szans i bardzo pozytywnych trendów w polityce międzynarodowej. No, choćby nadzieja na to, że zbójeckie władze imperialne w Rosji dostaną po nosie, to powiedzmy sobie szczerze, nie tylko dla Polaków i narodów żyjących tutaj w sąsiedztwie od wieków w cieniu rosyjskich pretensji, ale dla całego świata to jest dobra wiadomość, bo to może prowadzić do dużo fajniejszego świata w przyszłości, jeżeli udałoby się tego bardzo problematycznego uczestnika stosunków międzynarodowych trochę ucywilizować. Z polskiej perspektywy też ten kurs bardzo twardy na odbudowę dobrych relacji ukraińsko-polsko-litewskich, a może w przyszłości również z udziałem Białorusi. No ja jestem trochę dzieckiem tutaj pewnych resentymentów jagiellońskich, nie ukrywam, i mnie ta dawna Rzeczpospolita, która w tamtych czasach oczywiście nie mogła pewnie lepiej dbać o równouprawnienie i szanse rozwojowe tych rodzących się narodów, ale była jednak jakimś tworem, który w tamtych czasach zapewniał wszystkim jej lokatorom
dosyć dobre warunki do funkcjonowania i zewnętrzne bezpieczeństwo. Potem się to zepsuło, ale nie miałbym nic przeciwko temu, żeby to wróciło i już w innych didaskaliach i dekoracjach, żeby Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy w dobrej współpracy z sąsiadami zza Morza Bałtyckiego, takimi jak Szwedzi i Finowie na dokładkę, żeby tworzyli tutaj taką solidną regionalną strefę i bezpieczeństwa i współpracy, a jeszcze całkiem niedawno przecież taki scenariusz można było spokojnie włożyć między bajki. Dzisiaj on staje się całkiem realny. Więc te ciekawe czasy pod wieloma względami mnie samemu bardzo się podobają. To, że niosą ze sobą wyzwania i ryzyka, każde czasy niosły. Więc na to bym się specjalnie nie obrażał. Natomiast to, do czego pańskie ostatnie pytanie prowokuje i pewnie słusznie, to jest troszkę bliżej przyjrzenie się tym perspektywom pokawałkowania Rosji, o których mówiliśmy parę razy. Wiele osób, jak o tym wspominam, obrusza się i mówi, że to całkowita fantazja. Może. Ja mam tutaj bardzo dużo pokory. Natomiast dwie rzeczy. Po pierwsze, ja jestem pokoleniem, które wyrastało przekonaniu, że Związek Radziecki to jest trwały uczestnik stosunków międzynarodowych, a przy okazji równie trwały jest Układ Warszawski i Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. I jak pod koniec lat 80. jeszcze czy mnie, czy różnym moim kolegom się zdarzało nieśmiało marzyć o tym, że może wcale tak niekoniecznie, to starsi, mądrzejsi realiści pukali się w czoło i mówili nam, żebyśmy się z tych głupawych mrzonek wyleczyli. Po czym minęło kilkanaście miesięcy i okazało się, że po pierwsze Polska nie jest w Układzie Warszawskim już, że Związek Radziecki implodował pod ciężarem swoich grzechów i błędów, a trochę później już jako dorosły człowiek miałem okazję wypić bańkę z radości za wejście Polski do NATO i potem do Unii Europejskiej. Coś, co 10 lat wcześniej, mówię, było uważane za całkowite romantyczne fantazje. To doświadczenie uczy mnie pewnej pokory i jednocześnie tego, żeby nie wierzyć tak zwanym realistom. Tak zwanym, to jest tutaj bardzo ważne, a tak naprawdę oportunistom, którzy nie potrafią wyjść poza stare schematy. Moim zdaniem dzisiaj, nie przesądzając o tym, czy do rozpadu Rosji dojdzie, czy nie, ale warto przynajmniej taki scenariusz brać pod uwagę i w miarę możliwości go przybliżać, bo to byłby scenariusz, moim zdaniem, mimo pewnych perturbacji, bardzo dobry dla nas i dla świata. Przy czym często nieporozumienie w dyskusjach na ten temat dotyczy przekonania, że taki rozpad musiałby nastąpić po osi etnicznej. I wtedy on faktycznie jest bardzo trudny, bo oprócz tego, że odpadłoby coś na tym miękkim podbrzuszu, jak pan to nazwał, czyli przynajmniej na Kaukazie Północnym, być może trochę dalej, jakiś Tatarstan na przykład, bo to jest największa w miarę spójna, może Baszkiria, ale już na przykład bardzo trudno byłoby o jakieś porządne etniczne czynniki tworzenia nowych państw dalej. Otóż nie, czynnik etniczny moim zdaniem tutaj nie będzie specjalnie decydujący. Znacznie ważniejszy będzie czynnik ekonomiczny. Decyzja różnych regionalnych elit, czy to na Syberii, czy w resztkach tego, co pozostało w Azji Środkowej Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego, czy nawet w obwodzie królewieckim. Otóż tamtejsi Rosjanie, etniczni jak najbardziej, nawet jeżeli się dzisiaj za takich uważają, mogą wcale nie być zadowoleni z trwania dalej w tym ogromnym i nieefektywnym bycie, jakim jest dzisiaj Federacja Rosyjska. Już nawet pomijając oczywisty aspekt tego, że ona cała jest objęta sankcjami i ona cała będzie kiedyś płaciła pewnie odszkodowania wojenne i ponosiła różne polityczne i gospodarcze koszty tej awantury rozpętanej przez Putina. Naturalnym pomysłem, myślę, wielu całkiem cwanych i pragmatycznych biznesmenów, urzędników administracji średniej szczebla, wojskowych w dalekich garnizonach, którzy też żyją przecież nie z pensji płaconej przez Kreml, tylko z różnych obrywów, całych ich rodzin będzie urwanie się z tego tonącego okrętu. Stare mądre porzekadło, które ja strasznie lubię, mówi o tym, że sztuka polega na tym, żeby grać w drużynie, ale nie do tego stopnia, żeby z nią spadać z ligi. Rosja dzisiaj spada z ligi. I różnie ambitni gracze na różnych pozycjach mogą szukać już niebawem, a po cichu szukają pewnie już, dróg ratunku. Uratowanie się z całą Rosją będzie dużo trudniejsze niż uratowanie się z jakimś wykrojonym z jej trupa kawałkiem, który można nazwać jakąś tam, nie wiem, wschodniosyberyjską, zachodniosyberyjską, królewiecką, republiką demokratyczną itd., itd. Dzisiaj brzmi to jak fantazje, ale cały czas przypominam kazus Związku Radzieckiego. Może się okazać, że jutro takie propozycje leżą na stole, a ja po prostu trzymam za nie kciuki. Panie doktorze, taka ciekawostka. W jednym z wywiadów były ambasador amerykański w Polsce, Daniel Freed, sam przyznał i powiedział, że w Ameryce nikt nie zakładał właśnie w ogóle upadku
Układu Warszawskiego i tego, co się w ogóle stanie w Rosji, tak? Więc to też pokazuje, że rzeczy, których nie przyjmujemy jako wysoce prawdopodobne, nie mają prawa się wydarzyć. I na koniec mam takie pytanie, bo staramy się zawsze w podcaście zakończyć jakimś takim pozytywnym aspektem, aczkolwiek sugerowałbym odpowiedź. Ale panie doktorze, czy te obecne czasy, bo powiem szczerze, może niech mnie pan wyprostuje, wyprowadzi z błędu. Paradoksalnie, od wszystkich tych zagrożeń, ludzkich nieszczęść przede wszystkim, bo od nich nie możemy uciekać, no obecne czasy wydaje mi się, że są przeogromną szansą dla Polski i w końcu może wyprowadzimy, że tak się wyrażę, te nasze geograficzne położenie, nawet nie wyprowadzimy, ale wykorzystamy w końcu te nasze geograficzne położenie i będziemy krajem, który na arenie międzynarodowej będzie odgrywał ważniejszą rolę, tak? No przecież doskonale wiemy, jak pozycje i potencjał międzynarodowy się buduje. Bardzo bym chciał. Oczywiście no, nie zaprzeczają, nie wychodząc z roli jakiegoś tam obiektywnego analityka, nie powiem Państwu oczywiście, chociaż też bardzo miałbym ochotę, że będzie cudownie i super, ale uczciwie mogę powiedzieć, że mamy całkiem spore widoki, żeby było super. Tylko tak, no musimy się oduczyć paru fatalnych przyzwyczajeń narodowych z przeszłości. Po pierwsze, oczekiwać, że ktoś za nas rozwiąże nasze problemy. I że ktoś uwzględni nasz punkt widzenia od tak sam z siebie, bo jest dobrym człowiekiem na przykład, albo bo nam się coś należy z racji historycznej, emocjonalnej i tak dalej. Nie, polityka tak nie działa. Powiedziałem gdzieś po drodze i powtórzę raz jeszcze. Politykom krajów demokratycznych, już niedemokratycznych już nawet nie wspominając, ich pracodawcy, czyli obywatele, płacą za dbanie o interes tego obywatela, a nie o interes Polaków. W związku z tym, jak Państwo płacicie podatki w Niemczech, to możecie może oczekiwać, że niemiecki kanclerz będzie dbał o Wasze interesy, ale jak płacicie podatki w Polsce na polskich polityków, to nie oczekujcie od Amerykanów, Francuzów, Niemców, ani obywateli, ani polityków z Zimbabwe, że będą o Was dbali, tylko oczekujcie i wymagajcie tego od polityków polskich. A drugi punkt tej uniwersalnej nauki brzmi właśnie tak. Wymagajmy od naszych polityków realnego rozwiązywania problemów, wymagajmy kompetencji i rozliczajmy ich za efekty tego, jak rozwiązują nasze problemy, a nie wybierajmy tych, którzy są ładniejsi, sympatyczniejsi, którzy mniej nas wkurzyli w przeszłości i tak dalej, i tak dalej. No, kierujemy się jednak zbiorowo i wybory o tym kolejne w Polsce świadczą mało efektywnymi kryteriami dobierania sobie elit politycznych. Jeżeli tego nie zmienimy, to owszem, możemy mieć fuksa, możemy mieć szczęście i mimo wszystko przy naszym niewielkim udziale ta część świata i trochę szersze jego otoczenie ułożą się fajnie, ale nie mamy wtedy żadnej gwarancji. To jest liczenie na cud, to jest liczenie na szczęście. Mój apel na koniec tego, są warunki, są sprzyjające okoliczności, ale szczęściu trzeba pomóc. Mój ulubiony stary Szmonces, jak pewien biedny stary Żyd, modlił się długo do Boga, żeby dał mu wygrać na loterii. W końcu Pan Bóg wychylił się zza chmurki i powiedział: Icek, ty daj mi szansę, ty kup los. Więc proszę Państwa, kupujmy losy. I ja do tego apelu również się przyłączam i myślę, że udało nam się mimo wszystko, panie doktorze, tym pozytywnym aspektem zakończyć. To super. Lubię dobre zakończenia. Dziękuję Państwu strasznie za uwagę, a Panu za to zaproszenie. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku był dr Witold Sokała, zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, związany także z Fundacją POINT, a także dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. Jeszcze raz bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję za rozmowę, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. No już wyprzedzająco zapraszam na kolejne nasze rozmowy. Z przyjemnością. Dzięki raz jeszcze, do usłyszenia. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.